Blisko 9 milionów złotych takie wsparcie dostaną podlascy przedsiębiorcy na kapitał obrotowy, czyli bieżącą działalność firm. Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał pierwszą część dotacji unijnych. W pierwszej kolejności dotacje zostały przyznane tym firmom, które odnotowały największy spadek przychodów ze sprzedaży. Są one w najtrudniejszej sytuacji, dlatego chcemy, aby jak najszybciej otrzymały wsparcie. Jeszcze w kwietniu przedstawimy drugą część listy pozytywnie ocenionych projektów. Naszym celem, i myślę, że nam się to udaje, jest poprawa kondycji gospodarczej jak największej liczby przedsiębiorstw w regionie poszkodowanych w wyniku pandemii. Wśród przedsiębiorców, którzy uzyskali jednorazową, bezzwrotną dotację z funduszy europejskich jest Biuro Podróży Jolanty Cwaliny z Łomży. To jest jedynie te 23 tysiące złotych. Firma moja nie pracuje. Obroty styczeń, luty, marzec w tym roku są zero, dosłownie zero. Ubiegły rok, jak mówię, było 92% spadku w stosunku całego roku. Te pieniądze wystarczają na 23 tysiące na 4 miesiące wynagrodzenia dla pracownika. Ja utrzymuję pracowników, bo mam dwóch pracowników. No i to są grosze po prostu, bo same koszty utrzymania biura, koszt lokalu, telefony, media, to wszystko są dużo wyższe, tak, niż to dofinansowanie, które dostajemy. Ja mam koszty biura na poziomie 80 tysięcy co miesiąc bez mojego wynagrodzenia. Ja tak naprawdę nie mam z czego żyć. Jeżeli mnie mąż nie utrzyma, to nie mam z czego żyć. I to już jest drugi rok, bo lockdown zaczął się w ubiegłym roku w marcu. Teraz już marzec minął i ten rok będzie taki sam. Warunkiem przyznania wsparcia było pogorszenie się sytuacji firmy w związku z COVID-19, czyli spadek przychodów ze sprzedaży. Było to uzależnione od spadku obrotów. Nie kto pierwszy złożył wniosek, tylko ten, kto miał największe spadki. Jeżeli ktoś miał 98, 95, 92%, później 60, 70 i 40. Więc wszyscy składali wnioski, ale liczyło się największy procent spadku obrotów. I ja miałam 92% spadku obrotów. No i myślałam, że będę w pierwszej dziesiątce. Okazało się, że byłam 278 chyba. Konkurs stanowi trzecią część podlaskiego pakietu gospodarczego, który utworzył Zarząd Województwa Podlaskiego, aby chronić podlaskie firmy przed negatywnymi skutkami COVID-19. Do tej pory w jego ramach przedsiębiorcy otrzymali blisko 73 miliony złotych na dopłaty do wynagrodzeń, 70 milionów złotych na nieoprocentowane pożyczki, a także 36,5 miliona złotych na dofinansowanie kapitału obrotowego i ponad 8 milionów złotych na tzw. bon antywirusowy. W sumie z tych różnych form pomocy skorzystało do tej pory ponad 10 tysięcy firm. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, a nawet tenis stołowy i rugby. Dzięki decyzji marszałka i zarządu ponad 1,5 miliona złotych z budżetu województwa trafi do 52 klubów z naszego regionu. Chcemy, żeby sport w naszym województwie rozwijał się także na poziomie lokalnym, najbliższym mieszkańcom województwa. Dotacje pozwolą klubom na sfinansowanie różnego rodzaju działań, które pozwolą im funkcjonować i rozwijać się nawet pomimo trwającej pandemii. Jest to kolejna pula wsparcia dla podlaskich zespołów sportowych. Wcześniej łącznie 1 milion złotych otrzymało 9 klubów, które reprezentują nasze województwo w najwyższych klasach rozgrywkowych w Polsce. Podlaskie wspiera sport. Tak, to ostatnio takie modne hasło, ale to jest prawda. To nie jest tylko hasło, ale to jest właśnie prawda i w naturze to się przedstawia tak, że duże pieniądze zarząd województwa przeznacza na sport, szczególnie na sporty drużynowe, które cieszą się społeczną dużą akceptacją. Z kamerą Kroniki Województwa Podlaskiego zajrzeliśmy na trening Łomżyńskiego Klubu Sportowego. Jesteśmy w Łomży, w Łomżyńskim Klubie Sportowym, który leży mi bardzo na sercu i bardzo kocham, że tak powiem, ŁKS, bo sam jako młody chłopak kopałem piłkę w juniorach w ŁKS-ie. I teraz, będąc na tym stanowisku wicemarszałka, popieram wniosek. Wniosek zakończył się pełnym sukcesem, bo dzisiaj do klubu trafi 80 tysięcy złotych. Cieszymy się, że po raz kolejny Urząd Marszałkowski docenił nasz klub oraz miasto Łomża, przeznaczając z ostatnio rozstrzygniętego konkursu
na kulturę fizyczną kwotę 80 tysięcy złotych. Jest to już kolejne wsparcie, które otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego. Z tego miejsca chcemy gorąco podziękować marszałkowi Markowi Olbrysiowi, który w tym natłoku tych spraw łomżyńskich, o które walczy, też nie zapomina o sporcie, a z naszej perspektywy zwłaszcza o łomżyńskim klubie sportowym. W tym czasie pandemicznym, trudnym dla gospodarki, w okresie, kiedy nie mamy kibiców na trybunach, cieszymy się, że to wsparcie jest. Klub otrzymał wsparcie finansowe. Teraz czekamy na wyniki. Chciałbym, żeby za parę lat ŁKS Łomża był w pierwszej lidze, a daj Boże w ekstraklasie, bo to jest naprawdę nobilitujące i myślę, że marzenia trzeba mieć, a marzenia się spełniają. Jeżeli się mocno i wytężenie pracuje, to można dojść do wielu sukcesów. Władze województwa nie zapomniały także o usportowionych paniach. Jesteśmy bardzo wdzięczni za takie wsparcie, bez którego nasz klub i nasze dziewczyny, druga liga piłki ręcznej kobiet, nie mogłaby dalej funkcjonować, nie mogłaby dalej po prostu prowadzić swoich zajęć i rozgrywek. Na tą chwilę już wiemy, na co przeznaczymy środki. Przede wszystkim chcemy zakupić sprzęt sportowy, specjalistyczny sprzęt sportowy, którego wydaje mi się, że w województwie podlaskim jeszcze nie ma. Smak sukcesów coraz lepiej znają także zawodniczki uprawiające piłkę nożną w klubie Forty Piątnica. Seniorki i jedna z młodszych grup wiekowych biorą udział w rozgrywkach makroregionalnych. W tym roku dotacja z województwa podlaskiego po raz pierwszy zasili ten klub. Dziękujemy za dotację Urzędu Marszałkowskiemu, a szczególnie panu Markowi Olbrysiowi, że nie zapomina o takich działaniach jak sport i pamięta o nas, bo to dzięki jemu dostaliśmy po raz pierwszy dotację w kwocie 15 tysięcy złotych na popularyzację piłki nożnej kobiecej w obszarach wiejskich, a także na obszarze województwa podlaskiego. Klub Forty Piątnica w swoich zasobach posiada 80 dziewczyn w wieku od 6 do, no mamy zawodniczkę 48 lat, także szeroki wachlarz wiekowy. Gramy w trzeciej lidze makroregionalnej, to są seniorki, oraz trampkarki, tak samo w lidze makroregionalnej, które obejmują 4 województwa. Jest to dla nas, Piątnicy, ogromny sukces. Dofinansowanie z budżetu województwa to ogromne wsparcie dla mniejszych klubów, będące często jednym z głównych ich wpływów. Wszyscy czekamy na powrót do normalności. Zawodnicy potrzebują dopingu kibiców, by dzięki ich wsparciu zdobywać lepsze wyniki. Wyobraźmy sobie miejsce, gdzie młodość spotyka się z dojrzałością i doświadczeniem, gdzie możliwa jest integracja międzypokoleniowa. Daleko nie trzeba szukać. Takie miejsce powstanie w Siemiatyczach. Miasto otrzyma blisko 375 tysięcy złotych dotacji unijnej na wsparcie klubu aktywnego seniora. Przy istniejącym już klubie juniora powstanie klub seniora, czyli integracja międzypokoleniowa w najlepszym wydaniu. Jesteśmy w klubie seniora. Klub seniora graniczy, można powiedzieć, przez drzwi z klubem juniora. Jest to świetny pomysł na integrację międzypokoleniową, czyli młodzież będzie nawet w planowanych zajęciach miała często połączenie z zajęciami senioralnymi. No i będziemy starać się spełniać przede wszystkim wszystkie oczekiwania seniorów, bo przygotowując się do tego projektu, do tego programu, przede wszystkim na początku konsultowaliśmy to z seniorami. Nie to, że my sami narzucamy seniorom swoje pomysły, swoją wolę, ale przede wszystkim wysłuchaliśmy seniorów, wsłuchaliśmy się w ich oczekiwania, to co chcieli, żeby było zrobione. Następnie to ujęliśmy w projekcie, no i takie są zamierzenia, żeby dalej to realizować, oczywiście jak pandemia minie. Środki pochodzą z konkursu ogłoszonego przez stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Tygiel Doliny Bugu. Mam nadzieję, że projekt, który został realizowany dzięki działalności również Lokalnej Grupy Działania Tygiel Doliny Bugu, przyczyni się do rozwoju aktywności senioralnej w naszym regionie. Pracownicy klubu przewidują różnorodne zajęcia dla seniorów. W ramach zadań Senior Plus będą prowadzone dla nich zajęcia z psychologiem, grupowe i indywidualne, plastyczne, zielarskie, usprawniające manualnie i fizycznie seniorów, zajęcia na basenie, kulinarne, międzypokoleniowe z juniorami. Seniorzy są bardzo aktywni, angażują się w życie miasta, dlatego praca na ich rzecz sprawia satysfakcję.
Seniorzy, można powiedzieć, przez ostatnie kilkadziesiąt lat bardzo się zmienili, oczekują coraz więcej, dają z siebie coraz więcej, mogą się dzielić swoimi doświadczeniami, ale również potrzeby mają duże. To nie jest ten czas, że kiedyś wyszedł senior na spacer i mu to wystarczało. Chcą się uczyć, chcą pogłębiać swoje wiedzy, chcą uczyć się języków, tak, bo często mają dzieci za granicą, chcą obsługiwać komputer, Facebooka, chcą obsługiwać Instagram po to, żeby pochwalić się swoim wnuczkom, że umieją, i to jest bardzo piękne i my staramy się im to umożliwić. Seniorzy mogą również liczyć na pomoc zdrowotną, na przykład w zakresie terapii ruchowej. Będą też korzystać z wyjazdów kulturalnych i rekreacyjnych, między innymi do Opery i Filharmonii Podlaskiej, do Białowieskiego Parku Narodowego czy do kina. Zatem wszyscy czekamy na luzowanie obostrzeń covidowych. Zarząd Województwa Podlaskiego postanowił zwiększyć o ponad 5 milionów złotych pulę konkursu na budowę instalacji wykorzystujących energię słoneczną. O tym, jak potrzebne są odnawialne źródła energii, nie trzeba w naszym województwie nikogo przekonywać. Świadczy o tym popularność tego konkursu wśród podlaskich gmin. Wiemy, jak ważne jest czyste powietrze i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Obiecywaliśmy jako Zarząd Województwa Podlaskiego, że będziemy się starali, aby jak najwięcej projektów, które spełniły kryteria konkursu, otrzymało dotacje. I słowa dotrzymaliśmy. W konkursie można było uzyskać wsparcie z funduszy europejskich na budowę i montaż jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej wykorzystujących energię słoneczną na domach mieszkańców podlaskich gmin. Złożyliśmy dwa wnioski, dlatego że gmina Zambrów jest dużą gminą, ma około 9 tysięcy mieszkańców i było duże zainteresowanie mieszkańców odnawialnymi źródłami energii. Wpłynęło do nas ponad 200 deklaracji mieszkańców. I tutaj z tego miejsca pragnę podziękować panu marszałkowi Kosickiemu, jak również całemu zarządowi województwa, radnym, że te dwa nasze wnioski zyskały uznanie oceniających. Główny cel tego projektu to zmniejszenie emisji CO2 i gazów cieplarnianych. No i przez to oczywiście gmina, myślę, że mieszkańcy poprawią jakość życia poprzez poprawę jakości powietrza. Wnioski można jeszcze składać. Dopiero rozpoczęliśmy od 6 kwietnia przyjmowanie wniosków, o ile dobrze pamiętam, do końca miesiąca. A już mamy 60 wniosków. Dzięki decyzji Zarządu Województwa Podlaskiego budżet tego konkursu wzrósł z 57 milionów do ponad 62 milionów złotych. Zielona energia korzystna jest dla środowiska naturalnego, a w dodatku tańsza. Ze względu na rosnące ceny prądu i postulaty ekologów, perspektywa korzystania z OZE wydaje się coraz bardziej kusząca. Zarząd Województwa stoi na stanowisku, żeby wszystkie te gminy, które pozytywnie zaaplikowały do tego programu, były dofinansowane. I ponieważ kwota ponad 50 milionów nie starczyła na zrealizowanie tych wniosków, my idziemy w tym kierunku, żeby wszystkie aplikacje, które były pozytywne, dofinansować. To jest szalenie popularny program, który przede wszystkim chroni środowisko, przede wszystkim chroni czyste powietrze w miastach, w gminach i cieszy naprawdę się dużym zainteresowaniem, i ponieważ to jest dobrze odbieralnie społecznie, stoimy na stanowisku, że te wnioski chcemy zrealizować. Dotacje otrzyma gmina Zambrów, Czyżew, Grodzisk i Orla. Łącznie w konkursie wspierającym OZE zostało dofinansowanych do tej pory 51 projektów złożonych przez podlaskie gminy. Minął już rok, kiedy żyjemy w pandemii. Aby pomóc w walce z niebezpiecznym wrogiem i zapewnić szybką diagnostykę pacjentów i pracowników w Białostockim Centrum Onkologii imienia Marii Skłodowskiej-Curie, otwarta została pracownia wirusologii molekularnej. Pracownia jest odpowiedzią zarówno na sytuację epidemiczną spowodowaną pandemią wirusa SARS-CoV-2, ale również kolejnym wyzwaniem rozwijającej się w Centrum Diagnostyki Genetycznej. Dotychczas nie było takiej pracowni w Białostockim Centrum Onkologii. Jeśli chodzi o obecną sytuację, o sytuację pandemiczną, no to przede wszystkim posiadanie takiej pracowni to taki epidemiologiczny skarb, ponieważ w bardzo krótkim czasie możemy zrobić test genetyczny
i pacjenta bądź pracownika naszej placówki odizolować i leczyć. Test genetyczny jest rekomendowanym przez Światową Organizację Zdrowia testem potwierdzającym infekcję koronawirusem. Zgodnie z zaleceniami WHO to szybka ścieżka diagnostyczna, która zapewnia bezpieczeństwo pacjentów onkologicznych oraz pracowników. Mając na uwadze dobro naszych pacjentów, zapewnienie im ciągłości i dostępu do diagnostyki oraz leczenia, powstał taki pomysł, żeby stworzyć właśnie pracownię wirusologii molekularnej, żeby w szybkim tempie szybko badać pacjentów, ponieważ wdrożono takie procedury w momencie, kiedy rozpoczęła się epidemia koronawirusa, że każdy pacjent, który jest przyjmowany na oddział do naszego szpitala, musi być przebadany pod kątem obecności lub nie wirusa SARS-CoV-2. Również nasz personel tak też się bada, ponieważ chodzi o to, żeby jak najszybciej przerwać łańcuch zakażeń i po prostu zlikwidować to ognisko zakażenia. Nowy sprzęt pozwala na badania i monitorowanie pacjentów z chorobami onkologicznymi. My się skupiamy głównie na naszych pacjentach i naszym personelu. My nie działamy ani komercyjnie, ani na zewnątrz. Przede wszystkim chodzi nam o dobro naszych pacjentów. Przepustowość tego aparatu to jest około 8 testów na godzinę. Czyli w godzinę możemy wykonać, przebadać 8 pacjentów lub 8 pracowników naszego szpitala. I chciałam jeszcze zwrócić uwagę na to, że śmiertelność z powodu koronawirusa według oficjalnych danych kształtuje się w Polsce na poziomie około 2,5%. Natomiast śmiertelność, jeśli chodzi o choroby nowotworowe, nieleczone nowotwory złośliwe, to jest praktycznie 100%. I dlatego tak ważne jest, żeby pacjenci onkologiczni byli ciągle leczeni w sposób nieprzerwany, badani, diagnozowani, żeby mieli ciągle dostęp do świadczeń onkologicznych. Dzięki wsparciu finansowemu przekazanemu przez Zarząd Województwa Podlaskiego, pracownia Białostockiego Centrum Onkologii została wyposażona w nowoczesny analizator genetyczny, umożliwiający szybkie wykrywanie materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2. Koszt dotacji to blisko 600 tysięcy złotych.